współczucie dla Izraelitów. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Ewangelia Mateusza 23:37. Jak poniższe słowa świadczą o charakterze Jezusa? Co mówią o miłości Boga dla Jego ludu? Jak wytyczają granice tego, co miłość może uczynić? Zanim zaczniesz wskazywać palcem na kogokolwiek, zadaj sobie pytanie, jak te słowa odnoszą się do ciebie osobiście. Jeśli Bóg miałby emocje podobne do ludzkich, to dzieje jego więzi z Izraelem byłoby historią setek lat ciągłych rozczarowań i frustracji. Owszem, były w tym czasie liczne wzloty, lecz niestety dość krótkie w porównaniu z długimi okresami upadku. Gdy wielokrotnie wystawiali jego cierpliwość na próbę, Zbawiciel dał im wreszcie ostatni 490-letni okres, czas łaski, sięgający do czasów Mesjasza. Tym Mesjaszem jest Jezus, a wszystko, co widzimy w jego życiu od początku do końca, było nacechowane współczuciem i miłością, jednocześnie trudną i czułą. W jaki sposób Ewangelia Mateusza 23:25-35 ukazuje trud miłości Jezusa do Izraelitów? Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie: sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy, przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i misę, wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu, oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest zewnątrz niego, stało się czyste. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych. I mówicie, gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. A tak wystawiacie sobie świadectwo, że jesteście synami tych, którzy mordowali proroków. Wy też dopełnicie miary ojców waszych. Węże, plemię żmijowe, jakżeż będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Oto dlatego ja posyłam do was proroków i mędrców i uczonych w piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znów będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta, aby obciążyła was cała sprawiedliwa krew przelana na ziemi, od krwi sprawiedliwego Abla aż do krwi Zachariasza, syna Barachioszowego, którego zabiliście między świątynią i ołtarzem. Zaprawdę powiadam wam, spadnie to wszystko na ten ród. Widzimy tu rzadkie zjawisko wyczerpania się boskiej cierpliwości. Wielokrotnie prorokowany
Prowokowany i wystawiany na próbę Jezus nie potrafi jednak ukryć czułości w pozornie surowych słowach upomnienia. Nie wypowiadałby ich przecież, gdyby nie było nadziei, że choć niektórzy z Izraelitów zrozumieją, że pobłądzili i nawrócą się. Przeczytaj Dzieje Apostolskie, 6 rozdział, 7 wiersz. Zwróć uwagę na to, jacy ludzie znajdowali się wśród tych, którzy przyjmowali wiarę. Czy możliwe jest, że byli to ci sami, których wcześniej upominał Jezus? Jakie przesłanie niesie ten fakt dla nas w kwestii powstrzymywania się przed pochopnym osądzaniem czy potępianiem innych? Dzieje Apostolskie, 6 rozdział, wiersz 7. A słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Dziękuję bardzo.